W zeszłym tygodniu informowaliśmy o tym, że polski rząd radzi sobie zaskakująco dobrze w wykrywaniu oszustów podatkowych. Dziś kraj obiegła natomiast informacja, że niestety, większość z tych podatków i tak nie sposób ściągnąć. Urzędy skarbowe wykrywają coraz więcej oszustw. Tyle, że zyski przedsiębiorstw są transferowane za granicę i przez to stają się praktycznie nieodzyskiwalne, powiedział wiceminister finansów Paweł Gruza. Fiskus wykrywa coraz więcej oszustw, ale budżet na tym nie korzysta. Miliardy złotych wyciekają za granicę, pisze Rzeczpospolita. Karuzele VAT-owskie, puste faktury, agresywne optymalizacje. Tylko w pierwszym półroczu tego roku udało się namierzyć nieprawidłowości w wysokości 10 miliardów złotych, wynika z zestawienia Ministerstwa Finansów, przygotowanego dla gazety. W efekcie długi podatkowe wzrosły o około 95 miliardów złotych, są o 20 miliardów złotych wyższe niż rok temu i dwa razy większe niż na koniec 2014 roku. Rzeczpospolita zaznacza, że spłacenie tych długów w całości pozwoliłoby na przykład na wypłaty 500+ przez 4 lata albo roczny budżet służby zdrowia. Problem w tym, że skarbówka odzyskuje znikomą część tego zadłużenia. Jak wyliczył NIK, w 2016 roku udało się wyegzekwować zaledwie 3 miliardy 300 milionów złotych. Paradoksalnie, gdyby skarbówka nie ścigała karuzel VAT, to statystyka nieściągniętych zaległości wyglądałaby pozornie lepiej. Tak jak jeszcze parę lat temu, mówi Paweł Gruza, wiceminister finansów na łamach Rzeczpospolitej. Zyski z przedsiębiorstw są transferowane za granicę, a przez to stają się praktycznie nieodzyskiwalne, dodaje wiceminister. Leszek Zalewski w komentarzu pisze, przecież to logiczne i wynika z mechanizmu karuzel. Cała ta wielka luka VAT jest wirtualna. Naiwnością jest myślenie, że da się skeszować wirtualne transakcje z pustych faktur. Bo ani towaru nie ma, ani nie ma kto płacić, jest tylko wirtualny zapis księgowy w łańcuchu podmiotów. De facto dzisiejsze super wpływy z VAT to kombinacja efektów odwróconego VAT-u w budowlance, który za rok odbije się czkawką, bo wyssał kilka miliardów z misiów. JPK to rzeczywiście funkcja kontrolna i projekt niejako kapicy, wdrożony w 2014, braku lub opóźnień zwrotu VAT-u. Niby oddajemy szybciej, tylko definicja zwrotu się zmieniła, bo niby zwrot po 25 dniach, ale od momentu, kiedy KAS nie ma wątpliwości co do zeznania, a to trwa nawet do 6 miesięcy. Natomiast w serwisie bankier.pl komentujący zauważa, że to nie tak, żadne złotówki nie opuszczają Polski, wyprowadzić środki można tylko wymieniając złotówki na inne waluty, co obniża kurs złotego i napędza eksport. Więc to nie złotówki opuszczają Polskę, tylko towary i usługi. Można by mówić, że pieniądze wyciekają za granicę, gdybyśmy mieli euro. Tak się stało w Grecji, gdzie zmniejszyła się ilość euro w obrocie, co spowodowało spadek cen, tezauryzację pozostałych euro z powodu wzrostu siły nabywczej waluty i tym samym wzrost bezrobocia i spadek eksportu, więc dokładnie odwrotny efekt. Kolejny komentujący jest jeszcze bardziej brutalny dla rządu, pisząc: jeżeli ktoś od początku miał zamiar oszukać, to znaczy, że nigdy tych kwot nie zamierzał zapłacić. Więc mówienie tutaj o należnościach jest nieuprawnione. Podobnie jest na przykład w wypadku strat skarbu państwa z powodu przemytu, bo istotą przemytu jest unikanie opłat, więc ten towar nigdy nie został sprowadzony legalnie. Ale w mediach opowiadanie o ujawnionych miliardach zawsze wygląda efektownie. Tyle, że te zyski skarbu państwa są czysto papierowe. A co wy myślicie o całej sytuacji? Czy cały szum medialny dotyczący astronomicznej wykrywalności karuzel VAT-owskich to tylko zagranie pod publiczkę? Może rzeczywiście zamiast wydawać mnóstwo pieniędzy na wyszukiwanie karuzel, które są nie do ściągnięcia, lepiej zająć się uszczelnieniem systemu podatkowego na przyszłość? Porozmawiajmy w komentarzach. Jeśli nie masz czasu czytać newsów, a chcesz być zawsze na bieżąco, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Udostępnij również film swoim znajomym. Do usłyszenia.